Ćwiczymy od 2 tygodni. Okres przygotowawczy jest krótki, więc dużo pracy przed nami w tym krótkim okresie. Przyjechała teraz Pogoń-Zduńska Wola, fajny przeciwnik. Chcieli przyjechać, zagrać u nas sparring. Bardzo pożyteczny mecz. Za tydzień mamy Jankowy, też bardzo pożyteczny. No, pomału szlifujemy formę. Jak wyjdzie, wszystko liga zweryfikuje. Przestało się chcieć mówić, dawaj pracę do domu i zaczęliśmy się po prostu wszystko pięknie. Prawa ręka. Prawa ręka. Zawsze mnie pozwolą. Zawsze. Fajnie. Na pewno dojdą zmiany, ale spokojnie poczekamy do jeszcze tydzień, dwa, do momencia zamknięcia tego wszystkiego. Będziemy wiedzieć dokładnie, na czym sprawa stoi. No ale w podstawówce to ile się tam miało? Że jeszcze kurwa, że on z 5 do 6 dopiero. Poczekaj, bo wy razem mieliście, nie? Okres przygotowawczy zaczęliśmy bodajże od 15 lipca. Tak, no zaczęliśmy standardowo 4 jednostkami w tygodniu. W przygotowaniach jesteśmy już teraz 3 tydzień wchodzimy, mamy teraz 2 na sparring. Przygotowujemy się cierpliwie, spokojnie do ligi, także. Spokojnie, Xavier, jeszcze nie. Musisz do działu. Xavier, część gdzieś tam na pewno młodych chłopców wybrała gdzieś tam na pewno inne kierunki, część inni zawodnicy też poszli sobie sprawdzać się w innych klubach. Jak widać też kilku nowych zawodników do nas dołączyło, także jak to pan sam powiedział, jest to taki okres burzliwy, że jest kilku, wiadomo, raz ludzie przychodzą, raz odchodzą, także jeszcze na razie jesteśmy też w takim kompletowaniu kadry, można powiedzieć, na nowy sezon. Michał! Nie musisz, Michał! Telefonu!